Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Z Łukaszem Śmierciakiem, naczelnikiem Wydziału Promocji Opolskiego Urzędu Miasta, rozmawia Piotr Witowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie naczelniku, pan gotuje? Staram się. Czasami jestem zmuszony do tego, żeby gotować. Moja żona twierdzi, że nawet wychodzi mi to nie najgorzej. Natomiast ja wolę zdecydowanie, kiedy to ona znajduje się w kuchni i gotuje. No to podobnie jak w moim przypadku. Dziś rozmawiamy na temat festiwalu smaków. Gotowanie to nowy sposób na turystykę, bo widzimy, że tych festiwali sporo jest w Polsce, zresztą w Opolu także. Tak, tak. To już 9. edycja opolskiego festiwalu smaków i z każdą tą edycją ten festiwal się rozrasta. Jest coraz większe zainteresowanie, co nas cieszy, i obserwujemy, że to zainteresowanie jest i ze strony restauratorów, i wystawców, ludzi, którzy gotują. Ile spodziewacie się osób dzisiaj? Mówię o zwiedzających. Trudno to oszacować. W poprzednich edycjach udział wzięło około 10 tysięcy osób, jeśli chodzi o 3 dni tej imprezy. To są głównie mieszkańcy Opola, ale również osoby, które przyjeżdżają do nas z całego regionu, czy też z Polski, bo zapraszamy ludzi również szerzej, nie tylko związanych z Opolem czy z naszym regionem. A jaką ofertą chcecie przyciągnąć turystów dziś do Opola, bo dziś rusza festiwal? Tak, no to jest festiwal, który ma już swoją markę. On jest zorganizowany w taki sposób, że nie tylko koncentrujemy się na gotowaniu. Zapraszamy znanych kucharzy z programów kulinarnych, takich jak Masterchef czy Top Chef. No, tutaj będziemy mogli na opolskim rynku zobaczyć, jak gotują chociażby Adrian Felix, jak Charlie Denio, czy Natalia Paździor, zwycięzczyni Masterchefa Juniora. To są takie osoby, które zawsze wzbudzają zainteresowanie i przyciągają rzesze osób zainteresowanych gotowaniem, a tych osób zainteresowanych właśnie kuchnią, potrawami, gotowaniem jest coraz więcej w naszym kraju. To się rozwija, więc obserwujemy, że i blogerzy kulinarni, których ściągamy do Opola, i wystawcy, którzy proponują swoje produkty, takie jak wypiekane metodą tradycyjną chleby, czy różnego rodzaju przyprawy, oni chętnie do Opola przyjeżdżają. I impreza odbędzie się w centrum Opola? Impreza odbędzie się w centrum Opola dzisiaj od godziny 15. Rusza o 19 oficjalne otwarcie. I co istotne, nie tylko gotowanie, ale również ta strona muzyczna, ponieważ przygotowaliśmy 3 koncerty. W niedzielę ten największy koncert, gwiazda Karantu Hill, gwiazda muzyki folkowej irlandzkiej. W sobotę zespół kubański Los Cubanitos, a dzisiaj włoskie przeboje od godziny 19.30 na opolskim rynku. Także będzie i smacznie, i ciekawie pod względem artystycznym. A pana zdaniem punkt kulminacyjny kiedy będzie? Punkt kulminacyjny myślę, że będzie jutro, dlatego że zaprosiliśmy wspomnianego tutaj Charlie Denio. To jest Kanadyjczyk znany z programu Masterchef, 13 lat już mieszka w naszym kraju, bardzo dobrze gotuje i łączy w sobie różnego rodzaju kuchnie świata, więc i kuchnię amerykańską, i europejską, a także z wątkami kuchni azjatyckiej. To wszystko będzie można wspólnie z Charlie'm pogotować i zobaczyć na opolskim rynku. A odwiedzający będą mogli skosztować jego dań, czy tak, też się nauczyć, i jak to ma wyglądać? Tak, to jest bardzo istotne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, przygotowujemy poczęstunek dla mieszkańców. Będzie przygotowanych kilkaset porcji każdego dnia, którymi będziemy częstować gości, którzy odwiedzą nasz polski rynek. Jak również mamy kilkudziesięciu wystawców, mamy food trucki na opolskim rynku, w tym takie food trucki, które do tej pory w naszym mieście nie gościły, bo zaprosiliśmy m.in. food truck z kuchnią żydowską. Jedyny taki podobno w naszym kraju, więc będzie można posmakować naprawdę kuchni z różnych rejonów świata. Kolejny temat. Opole włączy się w festiwal polskiej piosenki? Tak, tak. Chociaż organizatorem tego festiwalu jest Telewizja Polska, to miasto chce podtrzymać tą dobrą tradycję organizacji imprez okołofestiwalowych. I przygotowaliśmy taką ofertę już od 14 września, czyli od czwartku, na opolskim rynku. Zostanie zainstalowana strefa widza. W tej strefie będą różnego rodzaju wydarzenia i spotkania z artystami opolskiego festiwalu, podobnie jak w poprzednich latach, czyli znana, lubiana już kawiarenka z gwiazdami. Będą koncerty, będą również po raz pierwszy prezentacje najlepszych polskich teledysków, ponieważ nawiązaliśmy współpracę
ze znaną instytucją Jak Film, która promuje polskie teledyski, polskich twórców tych teledysków, i te najlepsze będziemy mogli zobaczyć na naszym opolskim rynku. Będzie to swego rodzaju nowość. Myślę, że cieszyć się będzie ta inicjatywa dużym zainteresowaniem. Czyli jak rozumiem, przygotowujecie imprezy okołofestiwalowe. Tak, przygotowujemy imprezy okołofestiwalowe po to, żeby pokazać, że miasto tym festiwalem żyje. Jest to nadal nasza marka, którą chcemy pokazywać i wzmacniać. Chcemy ją również otwierać właśnie dla mieszkańców, dla turystów, którzy przyjadą do Opola. Stąd chociażby planujemy odsłonięcie gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta tradycja musi zostać podtrzymana. A policzono, ile na przykład miasto może stracić na tym, że nie współorganizuje tego festiwalu ze względów takich, że turyści nie przyjadą, hotele stracą? Ja myślę, że turyści nadal przyjadą do Opola na festiwal. Zmienił się termin. Bilety są w sprzedaży. Myślę, że sporo osób do Opola w tym terminie wrześniowym przyjedzie. I nie spodziewam się tutaj jakichś znaczących strat ze strony miasta. Przypomnę, że ciężar organizacji festiwalu, w tym również ten ciężar finansowy, spoczywa na telewizji. Miasto udostępnia amfiteatr telewizji również odpłatnie. Więc przede wszystkim ten ciężar organizacji spoczywa na telewizji, ale miasto jak najbardziej chce uczestniczyć w tym, co będzie się działo w ramach festiwalu, i stąd bogata oferta różnego rodzaju wydarzeń, które zostaną zrealizowane w mieście. Ale nie tylko, ponieważ przygotowujemy już 2 września wydarzenie w ramach 800-lecia Opola, które też wpisuje się w te wydarzenia okołofestiwalowe. To jest opolski kabareton. Pierwszy raz taka duża impreza realizowana wspólnie z telewizją Polsat. I tutaj zaprosiliśmy do wyreżyserowania tego wydarzenia znanego kabareciarza, pana Roberta Górskiego. Wystąpią takie kabarety jak kabaret Moralnego Niepokoju, Paranienormalni, Marcin Daniec, Kabaret na Koniec Świata czy kabaret Ani Mru Mru. Bilety w większości się już wyprzedały. Bardzo szybko te bilety się sprzedały. A co przyciągnęło? Ja myślę, że te gwiazdy, które wezmą udział w tym wydarzeniu. Natomiast informacje, które posiadam, jeszcze są ostatnie bilety na to wydarzenie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam 2 września w Amfiteatrze Opolskim. Kiedy w Opolu stanie pomnik Kazimierza I? Ten pomnik jest już w takim zaawansowanym przygotowaniu, podobnie jak kilka innych projektów takich architektonicznych. To jest posąg Junony, w przygotowaniu jest również fontanna końska, czyli odtwarzamy pewne elementy architektury, które funkcjonowały w Opolu tym przedwojennym, ale chcemy postawić bardzo mocny akcent również i zostawić taki trwały ślad związany z tym jubileuszem 800-lecia Opola. Stąd posąg konny Kazimierza I Opolskiego, założyciela Opola. Ten pomnik pojawi się w rynku obok ratusza jeszcze w tym roku, bo taki warunek postawiliśmy wykonawcy tego projektu. A pomnik Junony i poidło? A pomnik Junony, czy posąg, po pierwsze w zasadzie Junony, ono już jest przygotowane i spodziewamy się, tak planujemy, że we wrześniu będzie odsłonięcie w Parku Nadodrzańskim tego popiersia, a w dalszym etapie fontanna końska, która niestety nie wróci na to oryginalne miejsce, ona się znajdowała pierwotnie na Placu Wolności. Tą nową lokalizacją ma być rynek również, czyli obok ratusza pojawi się fontanna. My takiej fontanny na rynku do tej pory nie mieliśmy, więc to jest nowy element architektoniczny, który planujemy tam zlokalizować. Dziękuję bardzo. Dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy był Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji w Urzędzie Miasta w Opolu. Rozmawialiśmy na temat Festiwalu Smaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.